Temu Konopski, po tym jak udowodniłem, że pomówił Leksia, w zemście zapowiedział huczny film na mnie. Zapowiedział, że brudy zbierał od roku. W przyszłym tygodniu będzie odpowiedź na filmy Wardęgi i pokażę wam jeszcze kilka ciekawych faktów na jego temat, które zbierałem przez ostatni rok. Kołakowska to jest Monika Kołakowska, jego dziewczyna, tak? Dobrze mówię? Okej. Okay. Nie chciałem popierdolić. Niestety, tak jak się spodziewałem, roczny research Konopskiego nie był wart zbyt wiele i bez problemu odpowiedziałem na jego film. Konopski postanowił jednak nie dawać za wygraną. Nagrał szczątkową odpowiedź. Jakby mi zależało na wyświetleniach bardziej niż na zdrowiu tej dziewczyny, filmu bym nigdy nie ściągał. Którą życie szybko zweryfikowało. Gdyby ci zależało na zdrowiu dziewczyny, to byś ściągnął film od razu, a nie łaskawie po jednym dniu. Zatem, no jak dla mnie, chujowa wymówka. Ja wam powiem jedną rzecz. Zarabiasz na filmie w pierwszy dzień. W pierwszy kawałek drugiego. A potem to już... Wiadomo, że czasami są jakieś filmy, co wpadną w viral, tylko to są na przykład filmy, które można po czasie zobaczyć. Nikt na przykład nie chce oglądać newsów sprzed 2 miesięcy, bo to nie ma sensu, nie? Co cię kurwa interesuje, kto się z kimś pokłócił 2 miesiące temu, jak już 2 miesiące temu poszło, nie? Czy też nie oglądasz, czy też nie wchodzisz na stronę TVP, żeby oglądać wiadomości sprzed roku, bo to kurwa nie ma sensu, co Tusk zrobił rok temu i co mu Kaczyński na to odpowiedział. Nieinteresujące to jest. Więc co już miał zrobić ten film, to zrobił, nie? Jak dla mnie kłamstwo, jak dla mnie washing tutaj, zatem minus. Konop, miałeś się czegokolwiek nauczyć i mi obiecałeś, że wyciągniesz wnioski, a tutaj tylko drążysz dalej w kłamstwa. Bardzo słabo. Konopski zapowiedział, że postanowi w pełni Ogólnie podoba mi się kolor włosów Mandzia, a nie podoba mi się ta fryzura taka... Nie wiem. Powiedzieć. Co do reszty zarzutów, będę się chciał do nich odnieść w osobnym materiale. Jednak mogłoby się wydawać, że Michaela Jacksona, bo minęło już dużo czasu. Nic bardziej mylnego. W związku z tym, że research to nie jest mocna strona Konopa, postanowił zatrudnić ludzi do pomocy. Stworzyć research team z prawdziwego zdarzenia. Płaci tym ludziom pensję, ale niestety jednym z ich obowiązków, obok nieudolnego researchu, jest wyszukiwanie brudów na mnie. Niby okej, okay. Problemem jest jednak to, że w związku z tym, że brudów na mnie nie potrafią znaleźć, nie. Niby okej. Okay. Ej, problemem jest jedna... Kurwa jest? Parina, dog, czołg, pupi, kurczak. Lista karmy, jaką dziś wieziemy. Razem co, 1000 sztuk? A nie, 1000 kilogramów. Dodatkowo oddaliśmy psiakobusa do mechanika, jak ktoś z zakładu dokupił na szybko jeszcze kilka worków karmy Reno plus jedzenie dla kotów. Bardzo dziękuję. Purina, dog, czołg, pupi, kurczak, 14 kilo, 100 zł. Jednak to, że w związku z tym, że brudów na mnie nie potrafią znaleźć, to Konopski wraz ze swoim teamem postanowił zaatakować bliskie mi osoby. I na cel obrał moją dziewczynę Monikę. W tym odcinku udowodnię, że Konopski postanowił ratować się pomówieniami, a przyparty do muru bezczelnie kłamie i manipuluje. Niestety Konopski ciężko zapracował sobie na swoją obecną pozycję i nawet osoby z jego własnego research teamu, osoby, którym płaci, nie szanują go do tego stopnia, że same do mnie piszą i relacjonują mi, co tam dokładnie się dzieje. Nie zgodzę się z informacjami, wtedy można zobaczyć, co to prawdę mówił na przykład po roku. Okej, 10 osób to robi, normalni ludzie nie. Cześć, Syrulek, przychodzę z pewnymi informacjami na temat Konopskiego. Generalnie zaczynając od początku, jak dobrze wiesz, Konop poszukiwał osób, które będą odpowiedzialne za newsy na jego kanał na YouTube. Ale mam dla ciebie ciekawe informacje na temat Konopskiego, jego teamu i tego, co na ciebie szykują. Myślę, że byłbyś zainteresowany. Wystarczający dowód na to, że Konop nie sprawdza newsów, jakie publikuje na swoim kanale na YouTube, jest chociażby ostatni film na temat Ukrainy, gdzie używa zdjęć z kompletnie innego wymiaru czasowego niż to, co się dzieje teraz, plus cytuję, bo później ja dostaję za was po dupie. Chciałbym poinformować cię również o tym, że na każdy punkt mam dowody w postaci screenów z Discorda Konopa. Tak szczerze, no to też jest chujowe zachowanie, nie? I z kimś trzymać, żeby się potem rozjebać. Podczas Cage po jednym z telefonów powiedziałem, co mi leżało na sercu. Konopski sobie stworzył taką grupę na swoim Discordzie, tam płaci ludziom, nie? I za robienie researchu. I z jednym z działów jest szukanie brudów na mnie. I on sam wkleił, uwaga co wkleił, wkleił rzeczy nie na mnie, bo już na mnie nie mógł znaleźć, na moją dziewczynę. Ja mam screeny wszystko, możesz sobie teraz usuwać, chłopaczku. I on tą moją dziewczynę atakuje. I uwaga, za co? W sumie w tym miesiącu stracił 20 koła subów. Minus 14, 3, 2, 1000, co się zrównał, znowu 1000, no tak stanął w miejscu bardziej, nie? Tu mu spadło.
January, 63 tysiące, to chyba ze sprawą... A, czyli z Aleksia w jednym tygodniu dostał 63 tysiące subów? Od tego czasu mu troszkę spada. To też był taki pik, dosyć duży. Potem usunął. Milionów wyświetleń, ale usuwa jakieś filmy co jakiś czas. Okay. Jasne. A to, że ćwiczy w leggingsach Carpa Tree, a uwaga, udziałowiec Carpa Tree ma kilka firm. Jedną z tych firm jest NFT, a NFT jest oparte na Ethereum, więc niszczy środowisko. A więc Wardęga macza palce w niszczeniu środowiska. Rozumiem, gdyby Monika była częścią mojego kanału, gdybyśmy razem nagrywali. Rozumiem, że chodzi mu tutaj o to, że ja Monice pomagam. Odpisuję na maile, więc można powiedzieć, że jestem menadżerem. Konopski, przyparty do muru, zaczął się pokrętnie tłumaczyć, że to ktoś z jego researcherów wkleił rzeczy na moją dziewczynę. Chodziło o to, że wielokrotnie mówił, że jest menadżerem swojej dziewczyny i ogarnia jej współpracę. I właśnie o tą współpracę mi chodziło z Carpa Tree. Natomiast nie chodzi o żadne NFT czy niszczenie środowiska, bo to jest w ogóle z dupy punkt i totalna bzdura. Co prawda taki punkt był wypisany na tym Discordzie, ale to nie było przeze mnie, tylko przez jednego z moich researcherów. Nie składaj całej winy na swoich pracowników, bo mam dowody, że ty sam wklejałeś rzeczy na Monikę. Zarzucił mi jakieś dziwne rzeczy, że zbieram. No on mu taką orkę kurwa robi co dwa tygodnie, że to chuj. Ktoś na jego bliskich, bo na niego nic nie ma, a to jest totalną bzdurą. Czynnie uczestniczyłeś w szukaniu brudów na nią. I nie wiem skąd on wziął w ogóle taką argumentację, że ja zbieram coś na jego bliskich, bo na niego nic nie ma, nie? Więc to było dla mnie trochę dziwne. I właśnie o tą współpracę mi chodziło z Carpa Tree. Powiedz mi zatem, co jest takiego złego w tych leggingsach? Czy jest to jakiś skam i wyjdę teraz na hipokrytę? Pochwal się, do czego się dokopałeś ze swoim research teamem. Ja już jestem po rozmowie z Marką i nie mogę się doczekać tego, co wymyśliłeś. Trochę więcej światła na sprawę rzuca doradca Konopskiego. To on przekazał mu te potężne teczki i Konopski bardzo się z tych informacji ucieszył. Karioner nazywa Carpa Tree skamem. Przyjrzyjmy się teraz skamom i ich szemranym współpracom. Bardęga chwali się, że załatwia współpracę swojej samicy. Bo uwaga, samicy, są na Google niepochlebne opinie o nich. Mamy tu jednak do czynienia z manipulacją. Karioner kliknął najgorsze. Ja mógłbym kliknąć najlepsze i wyszłoby, że to marka bez skazy. Jednak polecam przeglądać całość recenzji, a nie tylko wybrane. Karioner jest odklejony do tego stopnia, że sugeruje, że marka może sprzedawać chińskie rzeczy, bo uwaga, jakaś kobieta czekała na przesyłkę aż 5 dni. O! Ale przecież każdemu zdarzają się opóźnienia w dostawie towaru, zwłaszcza jak najprawdopodobniej lecą z Chin. A oni i tak mi odpisali. Tylko że problem jest taki, że 5 dni, no to kurwa, no czasami się czeka 5 dni. Zazwyczaj w regulaminach sklepu masz, że wysyłka jest do 14, nie? Wiadomo, że często z dnia na dzień przychodzi, ale to takie, wiesz, jakby coś się popsuło, czy coś. A poza tym z Chin to by chyba z 3 tygodnie to szło, nie? Na moją wiadomość po 24 godzinach, więc bardzo długi czas oczekiwania. Zwłaszcza jak najprawdopodobniej lecą z Chin. Carpa Tree ma nawet swoje szwalnie w Polsce. Obsługuje tysiące zamówień miesięcznie, więc Carpa Tree ma nawet swoje... Bielskie zakłady przemysłu. Czekajcie, wykonam jeden telefon, bo my też szyjemy w Bielsku. Zapytam osoby od nas. Nic wam nie powiem. Niestety nic nie wiem.
poszwalnie w Polsce. Obsługuje tysiące zamówień miesięcznie, więc z pewnością znajdą się niezadowoleni klienci. Jednak jeśli ktoś jest niezadowolony lub produkt przyjdzie uszkodzony, to można go zwrócić. Jeśli zbyt długo czekasz na swoje zamówienie, bo coś popieprzyli, to możesz wystąpić o zwrot pieniędzy. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i odpowiada przed polskim prawem. Oczywiście jeśli marka dużo sprzedaje, to w internecie znajdą się i przychylne komentarze, i te negatywne. Czy jeśli ktoś ma niezadowolonego klienta, oznacza od razu, że marka jest skamem? Przyjrzyjmy się teraz skamom i ich szemranym współpracom. W takim razie Carrioner i Konop powinni nazwać również skamem Nike i Adidas, bo oni mają jeszcze więcej negatywnych ocen i również czasem są u nich opóźnienia w dostawie. Nauczcie się, chłopcy, znaczenia słów, których używacie, bo wychodzicie na kretynów. Skam jest wtedy, kiedy marka zbiera zamówienia i znika bez śladu, oszukując ludzi. Carpatry podaje skład produktu na swojej stronie. To, że nie każdy klient jest zadowolony, nie czyni z marki skamu. Wiesz, Konopski, jakiej marce również zdarzają się niepochlebne opinie? Mój filmik! Siemano! W sprawie Carpatry Konopski bronił się tym, że to ja tą współpracę załatwiałem, a więc jakieś powiązanie ze mną zna... Mógł dać ten moment w momencie, kiedy powiedziałem i to była totalna prawda, że ten, kurwa, że ta bawełna była bardziej przeźroczysta, kurwa, niż prześwitujące spodnie. No. Znalazł. Natomiast jestem załapał ciekawy, się. Jak wytłumaczy ja się z tego, groźny. Co znalazło się jeszcze w tej zakładce. Kolejnym z punktów, jaki research team Konopa znalazł na Monikę, jest to, że uwaga, robiąc berpisy, nie trzymała poprawnie odcinka lędźwiowego. O kurwa! Monika, posiadając na kanale ponad 400 treningów, gdzie w każdym wykonuje kilkadziesiąt ćwiczeń, czasem gdzieś w środku treningu źle ułoży plecy. Nie wiem, jak chcesz mnie za to przestępstwo obarczyć winą, ale widzę, że tym razem ta twoja teczka jest potężna i się teraz nie pozbiera. O nie! Jesteśmy zgubieni. Nie za mocne. Dalsze tłumaczenia Konopskiego to już pokaz czystej manipulacji i kłamstw. Czyli istnieje taka zakładka wśród researcherów odnośnie Wardęgi ogólnie, czy jest to nieprawda? Tak, istnieje i u niego tak samo istnieje zakładka Konopski. Człowieku, ty po naszej dramie założyłeś specjalny kanał, gdzie szukasz na mnie brudów. Płacisz nawet ludziom, którym jednym z obowiązków jest... A Wardęga nie ma po prostu kanałów dyskusyjnych na temat materiałów, które wrzucają ludzie z sekcji komentarzy? Pomaganie ci w tym, bo poprzedni film na mnie wprost pokazał, że sobie nie radzisz. Jednak czy ja rzeczywiście też mam taki kanał? Od samego początku na moim Discordzie są takie kanały jak Konopski, kanał Rewo, kanał Aferki, kanał Fame MMA, gdzie po prostu bot automatycznie publikuje wasze filmy, by widzowie Watachy mogli je sobie obejrzeć i o nich podyskutować. Nikt tam nie pracuje w konspiracji, by szukać na ciebie haków. Ty je dostarczasz sam swoją działalnością. Te kanały są publiczne, służą do dyskusji o kanałach komentarii i ma do nich dostęp ponad 100 tysięcy osób. Ty serio nie widzisz pomiędzy tymi kanałami różnicy? Z tobą jest coś kurwa nie tak. Kolejne kłamstwo Konopskiego jest jeszcze zabawniejsze. Płacę ludziom, żeby, wiesz, ogarniali mi research, pisali scenariusze itp. To nie wiem, on... No to kim ty kurwa jesteś? Wykonawcą? Widzicie? Ja wam powiem jedną rzecz. Masz youtuberów, którzy bez scenariusza nagrywają jakiś film, nie wiem, jakiegoś vloga, robią rzeczy spontanicznie. Streamerzy, no to muszą takie rzeczy robić. I potem masz ludzi, masz takich ludzi jak Unboxal, którzy najpierw sobie tam muszą przemyśleć, napisać scenariusz, zrobić 300 cięć, w montażu jakieś rzeczy poprawić. Dlatego te odcinki tak nieregularnie wychodzą, często na takich kanałach. I potem się okazuje, że jak bierzesz chłopa i z nim rozmawiasz, to on za wiele na spontanie nie ma do powiedzenia. A na odcinkach jest taki całkiem cool. Więc no. Więc nie wiem. Mnie ogólnie, ja ogólnie nie popieram. Może inaczej, nie popieram. Nie wiem. Może tak. Dziwi mnie to. Dziwi mnie to, że ktoś swój kanał na YouTubie sprowadza do roli prowadzącego. W zasadzie wiesz, przychodzisz, to mam powiedzieć, nagrałem, ty to zmontuj. Ja idę nic nie robić dalej, nie? Tego robię jakąś szyderę, wypomina mi to, a dosłownie sam to zrobił,
kilka dni po mnie. Mikser, przecież człowieku, ja moje odcinki opracowuję sam. Jeśli ktoś chce mi podesłać informacje, robi to na Instagramie albo mailu. Nie potrzebuję żadnego research teamu. Jednak mógłbym tutaj uznać, że może byłeś po prostu niedoinformowany i ktoś ci podał błędne informacje. Jeden chłopak na moim Discordzie prowadzi stage, gdzie zaprasza różnych twórców na rozmowy. Ostatnio był poszukiwacz, planują też zaprosić Revo. To kanał społeczności, ludzie się tam sami organizują i ja nie mam nic do tego. Faktycznie ten chłopak zebrał sobie kilka osób, którzy pomagają układać mu pytania, czy to do poszukiwacza, czy to do Revo. I tak jak powiedziałem, mógłbym uznać, że po prostu o tym nie wiedziałeś i omyłkowo uznałeś, że też mam research team. Ale jednak mam dowody, że perfidnie kłamiesz, bo doskonale wiesz, czym się na tym kanale osoby zajmują. I to żałosne, ale Konopski w tym moim research teamie, służącym do wymyślania pytań do Revo, umieścił, uwaga, swojego szpiega. Git, git, kreciku. Leć na rozmowę. Szpiegiem Konopskiego był M. Nowacki. Zmienił on później nazwę na Discordzie Konopskiego na Krecik. A ja wiem, od kogo wyszło. Kurwa japa! Ojej, co Wataha teraz zrobi? Pewnie ten szpieg będzie sabotował nasze działania. Nie daj Boże, każe zapytać Revo o rozmiar siusiaka. Ale będzie wstyd. Kurwa, z kim ja mam do czynienia? Co prawda, ten chłopaczyna szpieg coś tam próbował trollować. Starał się sprowokować, by ktoś powiedział coś złego na Konopa i żeby Konop mógł dodać do teczki kolejny potężny argument, że u Wardęgi na Discordzie go obrażają. Dobra, ja wam tego spaja na razie zostawię i zobaczę, co on będzie tutaj w ogóle... Ja się trochę boję, że przez takie głupkowate akcje to Konop i ci jego researcherzy wyglądają trochę jak tacy amebowcy. Zabawny jest fakt, że w swoim oświadczeniu Konopski ma pretensje, że wyciągnąłem publicznie rzeczy z jego caps lock brief grupki. A ty kurwo jebane, jak udostępniałeś prywatne rozmowy! A co ty mówisz w ogóle? Które cię nie dotyczyły, a to go what the fuck? Nie no, to tak nie może być no. Haha, nie no. Chłopie, po pierwsze ta priv grupka wypisuje farmazony na mnie i moją dziewczynę. Po drugie, czy ty skończony hipokryto uszanowałeś prywatność grup na moim Discordzie, że sam tego wymagasz? Nie! Ty tam nawet zainstalowałeś szpiega. A jak pomawiał kurwa Leksia i też wyciągał jego prywatne rozmowy poprzycinane tak, żeby kurwa wychodził na totalnego dzbana, to wtedy już było to w porządku, nie? Wow! Nie no kurwa Konopski, weź się w łeb pierdolnij. Kolejną manipulacją Konopskiego jest twierdzenie, że wyśmiewam jego research team. To nie wiem, on z tego robi jakąś szyderę. Tam mówił mi, że jakichś dzieciaków zatrudniam itp. Jednak w mojej wypowiedzi podawałem tylko i wyłącznie fakty. Robił jakiś casting dla 15-latków, że jak ktoś ma 15, od 15 do 18, tam powyżej 15 lat, to może być jego reporterem, bo on teraz nie ma czasu, więc te dzieciaki mu piszą kurwa te newsy. No i później dziwne, że kurwa jest przypał. Tak, powiedziałem, że szukasz osób powyżej 15 roku życia. Przecież sam tak człowieku napisałeś. Jeśli znalazłeś starszych, to gratuluję. Moje słowa odnośnie twojej drużyny okazały się jednak prorocze. Już w pierwszym odcinku serii wrzuciliście do odcinka fake newsa. Oczywiście nigdzie nie widzę sprostowania. Standardowo nie sprawdziłeś informacji, a gdy ktoś cię przyłapał, udajesz, że sprawy nie ma. Podobno na kilka minut wrzuciłeś jakiś komentarz, ale widać po sprawie z Leksiem nie nauczyłeś się brania odpowiedzialności i szybko go skasowałeś, bo może nikt się nie szczai. Natomiast prywatnie upomniałeś o to swój research team. To ja już chyba rozumiem, po co ty ten team stworzyłeś, żeby zawsze móc odpowiedzialność za fake news na swoim kanale zrzucić na nich. Dziewczyna z poprzedniego odcinka dużo namieszała. Konopski planuje również wypomnieć mi akcję z psiakobusem. Jego reporterzy wyliczają dokładnie, jaką karmę kupiłem i za ile. I twierdzą, że jest ona złej jakości. Widać, znają się na karmie tak, jak ty na komentarii. Do schronisk wożę przyzwoitą karmę. Będziesz mi teraz do karmy człowieku zaglądał? Wielu zawodników pieniądze z reflinków bierze dla siebie. Mają do tego prawo. Ja postanowiłem zrobić coś dobrego i mi teraz Konopski będzie mówił, jaką karmę mam wybrać. Teraz twój research team chce mi wypominać karmę, a nie tak dawno sam się... A ten temat taki o jest, nie? Taki o, bo ludzie w sumie zarzucają Wardędze, że te odcinki się pojawiają bardzo nieregularnie. Ja nie wiem w sumie ile on wydaje na odcinek, nie? Ale jeśli oni tam, nie wiem, powiedzmy zebrali 100 tysięcy złotych, a wydają 5, a on wypuszcza 3 odcinki rocznie, to 10 lat to będzie robił, nie? No. A zatrzymałem nie dlatego, bo ja w sumie w chuju mam tą karmę, bo i tak wierzę, że ten, że jak już wszystko zostanie wydane, to będzie podsumowanie. Ja chciałem wam przypomnieć,
że mój reflink jest w opisie do Fame MMA 13. I tak jak zresztą Wardenga powiedział, ja planuję te pieniądze wydać na siebie. Jakąś dokładkę kupimy do samochodu. A nie, dokładkę nie, bo już mam. A, już wiem, co chciałem. Chciałem polecieć do Miami po walce. Moje rodzinne strony. Ja w Miami mieszkałem 11 lat. Nawet ostatni raz w zeszłym roku byłem. Dla tych, co nie wiedzą, ja połowę życia mieszkałem w Berlinie, zresztą się tam urodziłem. I z racji tego, że jestem też w połowie Chilijczykiem, no to z Latynosami mieszkałem w Miami. Proszę kupić. Muszę w siebie zainwestować troszkę. A jeszcze są takie bluzy, które wyszły. To między innymi... Ja wam pokażę tutaj, bo tu... Bo miałem dzisiaj ją na sobie. Jest tutaj... Jest tutaj lew. Taka srebrna farba to jest. Bardzo fajna. Ja wam pokażę. Jak uzbieramy trochę pieniędzy z tych bluz, to ja sobie chcę lwa zaadoptować w tym. Chcę sobie lwa zaadoptować w schronisku. To jest takie, że jesteś po prostu, masz taką tabliczkę, że się opiekujesz, to bym napisał, że Nitro i widzowie. To jest ten, tu Sandra jest. Taki ten, jest koszulka i jest, więc... No, była tutaj przerwa na brok reklamowy. Pamiętajcie, żeby wspierać moje pay-per-view. Się do psiakobusa wpraszałeś. W sumie drugi raz się zgłaszałem do Wardęgi, żeby mnie tam wziął. Ale wiesz co? Nie, dla psa kiełbasa. Swoją drogą, jak ci nie pasuje moja akcja, to sam coś zrób. Bo na razie jedyne co zrobiłeś, to wyłożenie 1000 zł, żeby ktoś cię zasubskrybował, bo tak cię tyłek pieczesz, że subskrybenci uciekają. Rozdam skromnego kafla dla jakiegoś losowego subskrybenta. Wyniki macie w następnym odcinku. Oprócz tego będziesz też zawsze na czasie ze wszystkim, co się dzieje w internecie. Co do psiakobusa, to Wataha zdecydowała, że zebrane pieniądze z reflinków mogę rozdysponować do końca roku. I wtedy planuję też rzucić pełne rozliczenie akcji, no, to a karmę bożę nie tylko podczas wywiadów. Psiakobus zawitał do naszej fundacji, a w środku jest załadowany cały karm. Mogę mu zrobić rekord 0-3 jak chcę i go najebać. Co? Okej. Bardzo odważny ten chłopak. Chce wpierdolić kulawemu dziadowi z lasu. Szkoda, że gdy byłem zdrowy, to wyzwania do walki nie przyjąłeś, bohaterze. Podsumowując, przejrzałem całą teczkę Konopskiego na mnie i nie mogę się... Kurwa, jakby taka walka była. Tylko ja nie wiem, jak Sylwek ze zdrowiem, nie? ...doczekać. Nagrywaj jak najszybciej. Do it. W odpowiedzi na ten odcinek nie zapomnij zrzucić całej winy na Research Team. A widząc, jak po odcinku Boxdela zareagowali ludzie, dodaj, że ty na Monikę nic nagrywać nie chciałeś. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Wataha. Wataha. Nie no kurwa, no kolejną morkę mu tutaj. O, wszystko ten. Konopski powinien zaśpiewać wszystko na mój koszt.